wszyscy bardzo mili, grzeczni i mówią, jak bardzo chcą nam pomóc, ale nie mogą pomóc. Brama, którą jak dobrze kopnie, to się rozwali. I tutaj rano wygląda tak, że już jest południe. Na szczególną uwagę zasługuje stan techniczny kół. No, daleko nie zajechaliśmy. Znaczy, według nich to jest problem, że na karnecie z przodu na okładce mamy nową okładkę i tam jest ta nowa data, a na tych kartkach to są stare kartki i tam jest stara data. No i jakby według tych kartek to karnet już jest nieaktualny. No i dupa. No i najpierw jest taka gadka typu nie da się nic zrobić, bo to problem i nie wiedziesz. Ale jak to w życiu bywa, nie trzeba się tak dać zepchać, tylko trzeba się pytać, a co można z tym zrobić. Oni się zaczęli pytać, czy my możemy e-mail, ten Automotive Club, który nam to wydał. Ja mówię, to nie ma problemu, ja napiszę e-mail. Ja mówię, co chcesz do ciebie wysłać ten e-mail, daj mi swój e-mail. I jak ja już się zaczęłam pytać, ja mówię, daj mi twój e-mail, to wyślemy do ciebie potwierdzenie, ja poproszę ten Automotive Club, żeby do ciebie wysłał i już stwierdzili, że to nie jest potrzebne. I że to da się zrobić, ale to będzie dużo roboty dla nich i to zajmie dużo czasu. No to dzisiaj nic nie wskuramy, oni są wszyscy bardzo mili, grzeczni i mówią, jak bardzo chcą nam pomóc, ale nie mogą pomóc. Napisali do tutejszego pakistańskiego automobil klubu, nie? Czyli takiej jednostki właśnie, która wydaje też karnety tutaj miejscowo, ale to jest w Lahore, oni wysłali tam maila, przez cały dzień ten mail nie przyszedł i nic nie mogą zrobić. No i fajnie, no. Zostajemy na noc. Mała zmiana planów, nie będziemy spać tutaj w urzędzie celnym, tylko jedziemy właśnie do tej stacji w Louis, gdzie śpią wszyscy podróżnicy. Turyści. Pięknie tutaj się urządziliśmy. Jesteśmy na posterunku policji, który jest również więzieniem i jak widzimy miejscem złomowania starych Toyot. Wszystko to są Toyoty Hiluxy. No, ale praktycznie ten tylko się nadaje do jazdy, a te wszystkie inne już po prostu dogorywają tutaj. W różnym stanie technicznym, tak więc nie wiem, jaki jest powód trzymania tych samochodów, ale przypuszczam, że po prostu są, mimo że niezdatne w tej chwili do jazdy, to zbyt cenne, żeby je wyrzucić. Tak więc sobie tutaj stoją. Piękne są tak naprawdę, rzecz biorąc. Podziwiamy, szczególnie ten tutaj starszy, chociaż teraz akurat tu przykryliśmy, bo robimy duże porządki, ale chciałam Wam zwrócić uwagę na, zobaczcie, jakie fajne ozdoby ma na wycieraczkach. Ekstra, nie? Tutaj po prawej stronie są cele więzienne, bo swego czasu używano tego jako więzienia. Tak więc tutaj za kratami sobie trzymano jakichś przestępców, a teraz przetrzymuje się tutaj turystów. I tam w tym budyneczku, gdzie ten pan teraz idzie, jest takie pomieszczenie specjalnie dla turystów, gdzie turyści mogą sobie spać. Mają taką własną kwaterę. I muszę powiedzieć, że jak najbardziej jest to super bezpieczne miejsce, bo jak zobaczycie, jesteśmy cali ogrodzeni i tu jest taka brama, którą jak dobrze kopnie, to się rozwali. No ale jesteśmy w bezpiecznym miejscu, a w środku jest właśnie ten pokoik i już spróbuję go pokazać. O, proszę bardzo. I tutaj jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to tutaj jest takie okienko, przez które, jak widzicie, zobaczymy jeszcze drugie wewnętrzne podwórko. To jest nasz spacernik. Tam wychodzimy z pieskami na spacer. Właśnie, o wilku mowa, a właściwie o piesku. Tobi się odzywa. I jak widzicie, tam ta brama jest otwarta, więc na dobrą sprawę tam już nikt nie pilnuje. Jakby ktoś chciał nam tu strzelić w łeb, to przyjdzie tutaj, prawda? I przez tą siatkę, no, może powystrzelać śpiących ludzi jak kaczki. To tyle na temat bezpieczeństwa. Tutaj jest szafa, którą już pokazywałam poprzednio, z napisem, ale pokażę na wszelki wypadek, bo nie wiem, jak będę montować. A więc tutaj podpisują się wszyscy podróżnicy i zostawiają naklejki. I myślę, że ja zostawię naszą naklejkę, więc jak kiedyś tu będziecie, to poszukajcie. Tutaj jest nasz znajomy Paweł. Podpisał się. No i co Wam powiem? No i tutaj jest jeszcze toaleta, wyłącznie właśnie dla turystów, więc bardzo fajnie, że mamy swoją własną łazienkę, prysznic i toaletę. Tam jest niestety ciemno, ale spróbuję Wam pokazać. Są piękne, nowe płytki, nawet takie złote ozdoby. O, taki, jak widać, złoty pasek tutaj jest. No i cóż mam powiedzieć? Ma nasza sytuacja z karnetem i kiedy będziemy mogli jechać dalej. Sprawa ma się następująco. Po krótkich negocjacjach, oni tam, no krótkich, które trwały ze 3 godziny albo 4, oni stwierdzili, żebyśmy napisali maila do naszego tego klubu, który wydawał ten karnet, i wtedy jak oni dostaną takie potwierdzenie, że faktycznie legalnie ten karnet został przedłużony, to oni wtedy nam przestawią stempel i będziemy mogli jechać dalej. Więc ja napisałam do tej dziewczyny, która nam opiekowała się nami i to wszystko nam robi, ale ona nie odpowiadała i to było takie trochę dziwne, bo ona dość szybko odpowiada na maile. Napisałam do niej na WhatsApp i tam w ogóle zobaczyłam, że ta wiadomość, wierzcie, jej telefon jest niewłączony, bo to widać na WhatsAppie, czy telefon jest włączony, czy nie. No i sobie myślę, no nic, pewnie na urlopie. Znalazłam więc główny mail do tej firmy napisałam, jaka jest nasza sytuacja, że jesteśmy na granicy i nie możemy przejechać dalej i potrzebujemy to oficjalnie potwierdzenie. I faktycznie tam pani napisała, że ta nasza dziewczyna jest na urlopie, natomiast druga osoba, która się tym zajmuje, też nie ma jej w tym dniu w biurze, dopiero zrobi to jutro. No, mamy pal 6 to i tak wiedzieliśmy, że już nigdzie nie pojedziemy, bo późno. Powiedziałam im, że jutro i oni wszyscy okej. Ale ja dostałam to już wczoraj wieczorem, tak więc późno było, nie wiem, 10 czy któraś, dostałam to i wysłałam. Wysłałam dlatego, że ten chłopak, który tam pracował, który dość fajnie mówił po angielsku, to on powiedział, że my pracujemy tu do 2 w nocy. I ja pamiętam, że jeszcze żeśmy się spytali, ale ja mówię, no ale długo pracujesz, no nie? A czy ty jutro tu będziesz? A on mówi, tak, bo ja tu każdego dnia. Tak więc tak wyglądają realia tutaj. Słuchajcie, tutaj widzimy też na tej stacji, nie? Tutaj na tym komisariacie. Oni wszyscy tu mieszkają, oni tutaj mają kwatery, tu po tej stronie są ich kwatery i oni tu wszyscy po prostu mieszkają. A w tamtym urzędzie celnym to też widzieliśmy kuchnię i tak dalej, tak więc po prostu ci ludzie mieszkają, dostają jeść i no tak wygląda ich życie. Tak więc jak ja mu to wysłałam wieczorem, on powiedział, że się tym zajmie i da mi znać tak szybko jak możliwe i chyba gdzieś o 3 w nocy dosłownie dostałam od niego powiadomienie, że już faktycznie dostali, przeszło przez tam, wiadomo, 10 osób i możemy po prostu przyjechać. I mówił, żebyśmy właśnie dzisiaj rano przyjechali z paszportem i nam wbiją stempel. Aczkolwiek my dzisiaj nie pojedziemy, bo już będzie za późno, pojedziemy jutro rano. Ale my wiemy, jak to jest i tutaj rano wygląda tak, że już jest południe i my dalej siedzimy. No i wcale nie jest tak, nie bierzemy tego na 100%, że jutro pojedziemy, bo wiemy, jak to wszystko funkcjonuje i lepiej się właśnie tak nie nastawiać, bo wtedy są nerwy, prawda? No my mamy ten komfort czasu, że nie mamy ograniczonego czasu. Natomiast jak ktoś przyjeżdża i ma krótki urlop i wyliczone dni, no to współczuję. Ja powiedziałabym nawet, że lepiej tu nie jechać, bo no, można się skończyć. No, a my to po prostu co? Robimy, co można porobić, żeby ten dzień dobrze wykorzystać i heja. Tam utknęły nam orzeszki. O Jezu, jak się wysypało tam wszystko. O cholera. No niestety. Zdarza się. Te pudełeczka miałam tutaj. Za kuchenką jest taka szuflada. I one były tu po prostu poukładane. Ale jednak widocznie włożyłam jakoś krzywo. No i one tam tu utknęły. No i potem się całe, wiadomo, nie dało się wyciągnąć. A jak zamknęłam na siłę, no to się po prostu wszystko to po prostu rozwaliło. No i tam sobie leżały jakiś czas, utknęły właśnie, tam jest taka, tak trochę takiej przestrzeni między końcem tej szuflady a lodówką. Co chcesz? Gdzie chcesz iść? Hamulcu. wczoraj dowiedzieliśmy się, że wszystkie złomowane tutaj samochody to są samochody skonfiskowane przemytnikom. Ale po co one tutaj stoją? Nie mam pojęcia. No, widzę, że już część to wiecie, zabrali co się dało, tu nie ma koła, tam czegoś tam. No a reszta sobie po prostu stoi i dogorywa. To jest samochód, który prowadzi konwoj, jak widać w pełni opancerzony i najwyraźniej brał udział w wielu starciach. Na szczególną uwagę zasługuje stan techniczny kół. No, daleko nie zajechaliśmy. Co on tutaj? A, czyli zapomnieli, bo to ten z tej stacji. Tak. Doścignął nas, ale się śmieje. Dał jakąś tam książkę, coś do wypełniania. Poczekaj, już jadą. Tak? No. Trawuje kupandiny. Salam. Po pół godzinie zatrzymujemy się na herbatę. Jesteśmy zupełnie pośrodku niczego i tutaj sobie stoi taki domek, który szumnie nazywany jest restauracją. Proszę bardzo. Szczeniaczki są. Popatrz, tu są takie małe szczeniaczki. O Jezu, jakie fajne. O matko moja, już wam pokazuję. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Nie wiem, gdzie jest twoja mama. Dzień dobry. Razem z nami jedzie Duńczyk na rowerze, na motorze, który wygląda jak motorynka. Ale ma za mało paliwa i my na szczęście mamy trochę benzyny, której używamy do kuchenki. No to się podzielimy. No to mamy herbatkę. Czaj. Przy okazji jeszcze dodam, że samochód, który nas konwojuje, nie ma tablic rejestracyjnych. Dojechaliśmy na posterunek policji, gdzie będzie zmiana, bo tak mniej więcej to wygląda, nie jedzie się jednym samochodem, konwojem, tylko od posterunku do posterunku, od miasta do miasta. Bardzo sprawnie tutaj poszło, naprawdę szybciutko, już nam kazali się zapakować, spisali tylko paszporty, wizy do książki i będziemy eskortowani kolejnym uzbrojonym samochodem. No, również bez mundur tylko. Tak, również bez tablic rejestracyjnych. Teraz dojeżdżamy do takiej dużej stacji benzynowej. Właściwie po obu stronach mamy stacje benzynowe. Popatrzcie. Pięknie. Zatrzymaliśmy się, żeby nasz towarzysz podróży mógł zatankować. No i proszę bardzo. Tutaj chciałam pokazać, jak wygląda tankowanie. Jak widzicie, kanisterek. Tutaj są takie garaże, w których właśnie sprzedają paliwo. My na razie mamy zapas, tak więc możemy jechać dalej. Co kraj, to obyczaj. No i dojechaliśmy do kolejnego posterunku policji, gdzie rozumiemy, że będzie znowu zmiana. Obsiup, zmiana dup. Wypiliśmy herbatkę, pospisywali nasze paszporty i będziemy jechać dalej. Na motorze, słuchajcie, jest bardzo dziwnym typem podróżnika. W ogóle nie chce wchodzić w żadne interakcje ani z nami, ani z tymi tutaj, którzy nas konwojują. Tubylcami. Jest bardzo dla nich niesympatyczny. Nas prawie że ignoruje. No, trochę niefajnie, no nie? No, a najśmieszniejsze jest to, że on powiedział, że on chce dzisiaj dojechać do Quetta, co prawie nigdy się nie zdarza, żeby w jeden dzień, bo to jest co najmniej 2 dni, a czasem 5 lub 6. A on już się kłócił z nimi na poprzednim posterunku, że on dzisiaj musi dojechać do Quetta. No i zarąbiście. O, jedziemy. Tak, tu, no chyba tak. On tylko się chciał przywitać. Tutaj nie wysiadamy. Pyta się go, czy on jest ok. No widzisz, martwią się o niego, czy potrzebuje zapalić. No. No dobra, no to jedziemy dalej. Mamy kolejny checkpoint, jakby bez nawet gdzie to oni są? A nie, tutaj jest. A, tu. Dobra, okej, to taki szybki. Herbaty nie będzie, ale za to będzie może trochę szybciej. Tak, jedziemy. No, super. Ale się musi wkurwiać, że to tak i dla ludzi, którzy się spieszą. Ale konwój, no to jeszcze lepiej, nawet nie jedziemy tamtym samochodem, co myślałam, tylko osobówka nas. Dobra, masz mój telefon, ten dziosek? Tak, mam twój telefon, wszystko mamy chyba. Zaraz będę sprawdzać. Ale... zaraz będzie za późno. Dobra, już sprawdzam. Patrzcie, jeszcze ten pan, który sprzedawał paliwo, wygląda zupełnie jak Jezus z Nazaretu. Piękny, piękny mężczyzna. Herbaty nie. O Jezu. Herbaty nie będzie. Przed chwilą mieliśmy taką sytuację bardzo niebezpieczną, bo ten chłopak na motorze, jemu się tak spieszy i on teraz stwierdził, że on narzuci tempo i wyprzedził ten samochód, który nas konwojuje, i mieliśmy bardzo niebezpieczną sytuację. Naprawdę, słuchajcie, my żeśmy musieli zjechać na pobocze po no tutaj prawej stronie, bo ruch jest lewostronny, jak widzicie. No to całe szczęście, że mamy terenowe auto i my mogliśmy uciec, a takim innym samochodem mógł być wypadek, bo po prostu jechał na nas samochód.